Dzień dobry, witajcie w naszym kolejnym odcinku. Właśnie się układamy, to będzie najprzyjemniejszy, najwygodniejszy odcinek na naszym kanale w ostatnim czasie. A dzisiaj będziemy oglądać Ukrytą Prawdę, w której po prostu zagrałam, chcąc, nie chcąc. Odcinek! Słuchajcie, miałam wtedy 17 i 3 czwarte lat. To rok temu było? Nie, to nie było rok temu. Baby, let it come. To było trochę dłużej niż rok temu. W takim razie odcinek 568. Chcieliście, to macie. Może nam pomożesz? Jestem zmęczona. Jestem zmęczona. To taka typowa Ola w rzeczywistości. Ja nie musiałam grać w tym momencie. Tak, ale to jest właśnie o to chodzi. Ty tutaj nie grałaś w ogóle. Ty po prostu taka jesteś. Choćby jakąś najmniejszą dolewkę. To nie moja wina, że ona ma tyle rzeczy. To jest tak samo. To nie moja wina. To nie czekaj, moja... jak z tym ale to znowu jest tak, że ty jesteś znowu sobą. No tak. To nie moja wina, że ty tak postawiłeś. Zamówimy sobie pizzę. Nie mam ochoty na pizzę. Znaczy, nie mam ochoty na pizzę, jakby... To jest niemożliwe. Zawsze mam ochotę na pizzę. Ale nie, jakbyś była taka bardzo zła, to wtedy tak. To wtedy mówisz, nie, nie, ja nie chcę. Nie, 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 nie. Nie. Jak na razie to widzę, że grasz na telefonie. Słuchaj, w moją grę. To jest tak, jakby ktoś tą rolę ułożył dokładnie dla ciebie. Ten moment po prostu ma takie marudzenie. Ja taka naprawdę jestem. Tego nie wiecie. Wy to wiedzicie, wy wiecie. Cześć, to idę Happy Family, a potem wiecie, jak już nie ma kamer, to wtedy jestem taka maruda czasami. Coś tam sobie pogadam. Nie pytałeś mnie, czy chcę, żeby się wprowadziła, więc teraz nie mów mi, żebym wam pomagała. No po prostu Ola, jak się kłóci, to tak wygląda. Nieprawda, to nie wygląda. Idę do siebie. Nie, przepraszam, to ty wychodzisz podczas naszych kłótni. Tobie też się zdarza. Ja mówię, idę do siebie, znaczy nie mamy siebie, w sensie jedno sypialnie, ale ja nigdy nie wychodzę, praktycznie. Nie masz racji, jak wychodzisz, to nic nie mówisz. Jaką chcesz pizzę? Mówiłam już, że nie chcę. Ja jej tutaj nie zapraszałam. Jak byłam sama z tatą, to było lepiej. Ej, jakie w ogóle miałam pryszcze. A teraz on jest bardziej zainteresowany wielką panią dziennikarką niż mną. Ej, ja muszę powiedzieć, że ty naprawdę tutaj dobrze grałaś. W ogóle gdzieś tam jest jakiś film, gdzie Ola została... Robisz żarty? Nie, naprawdę, jak teraz tak patrzę, to uważam, że fajnie grałaś, dlatego że grałaś dosyć naturalnie. Naturalnie w takim sensie, że grałaś siebie tutaj. Coś mówiłeś, że jest jakiś film. Jest jakiś film zrobiony, gdzie ktoś, gdzie aktorka oceniała twoją grę. Kamil to oglądał, ja tego nie oglądałam. Wiesz ile oglądałem? Dwie minuty. I tylko dwie minuty. Może chcecie odniesienie do tego filmu, bo... Pierwszy był tylko moment. Nagrać. Tylko oglądałem pierwszy moment, gdzie zostałaś pozytywnie oceniona. Zobaczyłem komentarze i w komentarzach było, że w ogóle, że okej, wszystko fajnie, więc to jest chyba pozytywny odcinek. A może nagramy na niego? Chociaż ta osoba była taka ironiczna i myślałem, że będzie taki, wiesz, że będzie krytykować tylko czy i nic więcej. Czy chcecie, żebyśmy nagrali na to odpowiedź? Tak, odpowiedź na... ocenę gry aktorskiej Oli przez inną osobę, przez aktorkę. Jeżeli chcecie... To napiszcie w komentarzach, że chcecie. Może mogłabyś być dla niej trochę milsza. Ale po co? Mam udawać, że ją lubię? Doskonale wiesz, co o niej myślę. Ty w ogóle jaką tutaj grasz wredną osobę? Ten ojciec taki jest miły, taki fajny, w ogóle wiesz, przychodzi. Nie, taka pipa, znaczy wybacz, jeśli oglądasz. Jaka pipa? Bo ogólnie się polubiliśmy na planie, ale... Ale nie, no jeżeli chodzi tutaj, to wiesz, to on do ciebie taki był fajny, a ty taka niemiła. No bo kurde, przychodzi z jakąś nową lafiryndą i co, i myśli sobie, że ja będę ją akceptować? Jesteś już prawie dorosła, powinnaś zrozumieć, że się zakochałem. Nie mam do tego prawa? Nie, nie masz prawa, teraz zostaw mnie w spokoju. No bez nie przesady. Masz prawa do miłości. Nie, no ma prawo, nie wiem dlaczego to powiedziałam. Cześć. A wy co, bliźnięta syjamskie? Już wszędzie musicie chodzić razem? Bliźnięta syjamskie? Że wszędzie razem. Przecież wiem, że to są bliźnięta syjamskie. Czy ty myślisz, że jestem jakaś za modna na takie teksty? Tak. Ale czekaj, dzisiaj miałaś mieć sprawdzian z historii. No, miałam. I jak ci poszło? Z historii, no wiadomo, że dostałam pałę, no bo co miałam to z historii. Na historii w liceum, tak naprawdę. To po prostu się ściągało. Znaczy nie, w sumie, no i to, że się ściągało, tylko po prostu od innej klasy braliśmy sprawdziany, jak były. I nawet jak kiedyś przygotowałam się tak słowo w słowo, normalnie ten sprawdzian tam truje z plusem. To było moje największe osiągnięcie z historii.
Nie tak to sobie wyobrażałam. Jest mi przykro. Myślałam, że zaczynamy tworzyć rodzinę. Ale ja ci powiem, że ta Iwona naprawdę bardzo opanowana i w ogóle nawet ją polubiłem tutaj. Tak? Podoba ci się? Ania? Mogliśmy tak jak do tej pory chodzić na randki. To Iwona jest. Ale w realu ma na imię Ania. Ania ma też dziecko. Męża ma. Zobaczmy następną część. Proszę, daj spokój. Nie jestem twoim wrogiem. Chcę ci pomóc. Jasne. Wszyscy chcą mi pomóc. Szkoda tylko, że gówno was obchodzi, czego ja chcę. Róża takie ładne. Jak my się kłócimy, to ja tak mówię, co nie? Ale widzisz to? Tak, jestem okropną osobą. A zobacz, ta Iwona jaka Jezu. Miła w ogóle. A ta Róża? Daj spokój. Jestem strasznie niemiłą osobą. A ten gazdowicz to całkiem sympatyczny facet. Ja nie wiem, czego ty od niego chcesz. Sympatyczny? To niezły joke. Sympatyczny to niezły joke. Joke, bitch. Niezły joke. Będę cię codziennie odpytywał. Zobaczymy. Do samochodu. No w ogóle nie, to jest niesamowite, jak ty kiwasz tą głową. Będę cię codziennie odpytywał. Ty tak zawsze, ty tak kiwasz. Ty tak robisz. Proszę, no tak, możesz robić. Choćbym była najbardziej obryta w klasie, to i tak dostaję jedynkę. Wszyscy w klasie to wiedzą. To jaka pewna siebie tego. Wszyscy coś to wiedzą, bitches. Gazdowicza znaleźli pod blokiem, ktoś go mu wklepał i to bardzo mocno. Były nieprzytomne, jak go znaleźli. Gazdowicz został pobity, nauczyciel. A ty się cieszysz, że nauczyciel? Nie, jeśli śmieję jeszcze z jednej rzeczy. Róża! No co? Zapomniałaś śniadania. Możesz sobie sama zjeść. Czyjeś? Że ona mi dała te kanapki, a ja nie chciałam, ale to naprawdę zawsze bym przyjęła kanapki. Nawet najgorszego wroga jedzenie bym wzięła. Ktoś chciał go okraść, stracił portfel i telefon, ale nie mamy dziś historii. No i Bosko, dobrze mówi. Jak może tak mówić? No i Bosko. Empatia level hard. Chyba sobie kpisz. Nie mam kasy, Rudy. Zresztą zwinęliście mu portfel. Powiem ci, że teraz się na Iwonie zawiodłem. Zawiodłem się, no bo podsłuchuję. No tutaj do nas przybył. Pyśka mała. No, jedziemy. Jedziemy. Ale w ogóle co za akcja? No to mam przerąbane. Muszę się dać na łaskę Iwony. A ona chętnie się na mnie odegra. I teraz zamiast jeszcze do tego ją, nie wiem, iść, coś powiedzieć, dogadać się, to jeszcze, no jestem zdana na jej łaskę. Wielka pretensja jeszcze, no nie? Wredna Iwona dowiedziała się, że zleciłam pobicie nauczyciela. Wszystko słyszałaś, prawda? Tak. Zdążyłaś już zadzwonić do ojca? Nagle ton się zmienił. Tak, już taka skrucha. O, i tak samo jak czasem przepraszam, to też tak przepraszam, co nie? Róża, bardzo żałuję. Róża, ale ja nadal nie wiem, dlaczego ty to zrobiłaś. Przecież nie jesteś głupia. Miałaś kiedyś nauczyciela takiego, że chciałaś coś takiego faktycznie zrobić? Nigdy nie miałam w głowie, żeby coś takiego zrobić, ale nie lubiłam swoich nauczycieli. Ale miałam tu jeszcze, chciałam powiedzieć... Pozdrawiamy nauczycieli, Oli. Ja miałam zarąbistą fryzurę. Wziąłeś mi z portfela 500 zł. Może sobie żartujesz. Ja mam takie bardzo ważne pytanie. Czy ty nadal masz tą bluzę? Tak. Róża, ukradłaś te pieniądze. Po co pytasz, skoro już wiesz? Jakie pieniądze? No ukradłam ojcu, ale to tylko w odtwierdzi serialu. W prawdziwym życiu, w życiu niczego nie. Raz niechcący ukradłam spodnie z C&A. Naprawdę niechcący. Po prostu poszłam przymierzyć i tak jakby... To moja mama ukradła. Dlatego, że przywiesiłyśmy jej przez rękę, przez ramię i niechcący wyszłyśmy z tego sklepu. Mi się kiedyś też coś takiego zdarzyło. Ale spodnie były naprawdę tanie, nawet nie zapikały. Mi się to coś takiego zdarzyło. Ja włożyłem, pamiętam, że w spożywczaku coś do kieszeni po prostu odruchowo. Kupiłem coś, ale wyszedłem dodatkowo z rzeczą. Ale wiecie, jakąś. Co wam powiem? Ja nie pamiętam, co my żeśmy z mamą zrobiły. Chyba... Zastanawialiśmy się, czy wrócić, czy nie. Taki wstyd w sumie, no nie? Znaczy teraz, psychologicznie wiedząc, bym wróciła i powiedziała przepraszam, że w ogóle nie miałam takiego zamiaru, bo oddaję, no nie? A nie pamiętam, czy wtedy wróciłyśmy. Mamo, wróciłyśmy wtedy do tego C&A? Nie sądzę. Bez wykrętów, zapraszam za mną. Nie. Róża! Jak biegłam, jak taka rusałka! Róża! No mam gimnastykę, po prostu tak biegłam. Wyjdź stąd natychmiast, inaczej każę wyważyć drzwi! Co to za groźby? No widzisz, jaka ta Iwona jest dobra? Widzisz, jaka jest dobra? O. Jako biedna różyczka. Oni mi dali takich kropel do oczu, żeby mi płakały, ale ja stwierdziłam, że i tak się poryczę, żeby było bardziej wiarygodnie. I chyba nie pamiętam, czy mi się udało. Chyba trochę mi się udało i stwierdziłam, o, będę taką siebie robić taką chwilę. Mnie molestował. Dlatego to zrobiłam. Aaa, no to wszystko jasne. No co? Wiesz, jakie to jest straszne? Ty nie jedz tego. Litka, idź po pana Gazdowicza i powiedz, żeby natychmiast przyszedł do mojego gabinetu.
A ta dyrektorka tak mówi jak ten, jak taka jedna, wiesz kto? Nie. Jak kto? Taka prowadząca program. Na wycieczce szkolnej kazał mi przyjść do swojego pokoju, bo niby źle się zachowywałam. Tak swoją drogą, to ten odcinek taki straszny jest trochę. I naprawdę dobrze grałam, co nie? Ale dobrze. Co nie, nie jest ci przykro, jak na nią patrzysz? Tak. Ja naprawdę dobrze grałam. No mówię, grałam. Że się wczuwam, że ten odcinek naprawdę jest... No. Może dlatego go tak często puszczają. To była moja ulubiona scena. A potem... Spokojnie, nie musisz mówić teraz wszystkiego. Ale chcę, teraz już chcę. To jest tylko serial. Nie. W sensie wiem, że są takie przypadki na pewno, ale to teraz... To było takie obleśne. Wiem, kochanie, jestem przy tobie. Przestań, to mi się nie zdarzyło. Róża twierdzi, że pan ją molestował. Nie, no ale zobacz ty w ogóle tak swoją drogą, co to za pobicie? No gdzie oko trochę ma tam rozwalone, bez przesady. Za to? To myślę, że powinien bardziej dostać. Ja mówię prawdę, uwierz mi. Wierzę ci. Róża, ja tobie też wierzę. Ja też. Chodziło o korepetycję. Korepetycję? Na które zapraszał pan uczennicę? Ej, no bez przesady, korepetycję. Uczennicę? No nie, myślałam, że taka... Dokładnie. No korepetycję pan zaprosił uczennicę? Jak nie. Można nauczyciel na korepetycję? Biedna Różyczka. Ja mam różyczkę na tej bluzie. No, jakiś kwiatek. Dla ciebie i twojego tatę zrobię wszystko. Dziękuję. Jesteś fajna, wiesz? Wszystko się wyjaśniło, wszystko się dobrze skończyło. Dobrą rodzinką zostali. No i chodzi na terapię. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o mojej grze aktorskiej. W ogóle, jak wam się podobał odcinek ze mną. I pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić łapkę w górę, nawet jeżeli wam się nie podobała moja gra aktorska, co wiadomo jest niemożliwe, tak? I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Jak się podobała gra aktorska, to łapka w górę, jak się nie podobała, to łapka w dół. Nie! Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No i napiszcie, czy mamy nagrać odpowiedź na ocenę gry aktorskiej przez aktorkę. Czy mamy odpowiedzieć właśnie w też podobnym takim odcinku.